Jezus Chrystus, któregoś dnia, modląc się w nocy godziną czytań, poraziło mnie słowo, które jest tak bardzo aktualne na ten czas, że chciałbym, żeby ono było takim słowem przewodnim. Nie tylko dla rekolekcji, ale też na ten czas takiej narodowej kwarantanny. Są to słowa z księgi proroka Izajasza. Otwórzcie sobie 26 rozdział księgi proroka Izajasza. To jest werset 20, czyli zakończenie tego 26 rozdziału. Myślę, że tak jak ja tak bardzo mocno jakoś tak przyjąłem to do serca, tak samo każdy z was zobaczy czy usłyszy to słowo, które może być takim nawet hasłem przewodnim tego czasu, który przeżywamy. Mianowicie te słowa są poprzedzone tytułem proroctwo eschatologiczne, czyli takie dotyczące końca czasów. I to słowo brzmi: idź mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą. Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie. Jak bardzo aktualne są te słowa do naszej sytuacji. Pan Jezus mówi o tej izdebce, w której mamy się schować, w której mamy się schronić, aby tam wołać do Pana, aby skupić się na najważniejszych rzeczach. Niech te rekolekcje, niech to słowo będzie dla nas rzeczywiście takim wejściem do naszych komnat, abyśmy zamknęli za sobą drzwi i skryli się na małą chwilę. To jest bardzo ważne, że to ma być krótka chwila w kontekście dalszego słowa. Zrozumiecie, o co chodzi. Że to jest mała, krótka chwila, aż gniew przeminie. Tematem tych rekolekcji właściwie jest coś bardzo niepopularnego, zwłaszcza w ostatnim czasie, mianowicie gniew Boży. Na pewno duże emocje targają nami, kiedy słyszymy o tym, o gniewie Bożym, bo przecież w czasie Ewangelii wszyscy usłyszeliśmy, że Pan Bóg jest dobry, że Pan Bóg jest miłosierny, że Pan Bóg jest wspaniały, że kocha każdego z nas wielką miłością, a tutaj o gniewie Bożym. Okazuje się, że gniew Boży wcale nie stoi w sprzeczności z Bożą miłością i z Bożym miłosierdziem, ale jest wręcz odwrotnie. Ale najpierw powiedzmy sobie o takich bardzo ważnych rzeczach, o których trzeba na początku powiedzieć. Kilka lat temu kupiłem taką książkę autora żydowskiego, który imiona Abraham Joshua, a nazwisko Heschel. I on napisał książkę pod tytułem Prorocy. Bardzo grubą książkę. Bardzo wam polecam. Ona zmieniła moje życie, moje patrzenie na wiele rzeczy. Podejście też do kwestii proroctwa. I w tej książce, połowa tej książki to jest opis różnych ksiąg prorockich, a od połowy rozpoczyna się rozdział, który ma tytuł Patos, a właściwie teologia Patos. Patos
To jest takie słowo, które jest oddane przez łacińskie passio, czyli cierpienie. Cierpienie, passio, jest to stan albo sytuacja, której człowiekowi coś się przydarza. Coś, czego jest bierną ofiarą. I termin ten odnoszono do takich emocji jak ból, ale też i przyjemność, namiętność, jakiś stan emocji wzbudzony przez coś czy kogoś, co jest poza naszą jaźnią. I termin ten mówi o tym, że nasz umysł jest we władaniu pewnych emocji, pewnych namiętności. I od starożytności taki stan uważano za objaw słabości. Ponieważ już starożytni filozofowie uzależniali godność człowieka od pracy umysłu i upatrywali tę godność człowieka w decydowaniu o sobie. A więc od zamierzchłych czasów wierzono, że Bóg nie posiada takich emocji, nie jest w takim stanie. A więc pasywność, podatność na namiętności traktowano jako coś, co jest poniżej boskiej godności. A więc mówiono, że zazdrość, gniew, złość, inne emocje podobne do tych, którzy charakteryzują ludzką naturę, są obce dla Boga. A zatem język biblijny w jakiś sposób pedagogiczny według niektórych mówi o tych emocjach, które są w Bogu, ale jest takie dość trudne słowo, które określa taki stan. To jest antropopatia. Antropopatia. Stało się to słowo jednym z klasycznych rozwiązań tego problemu w takim piśmiennictwie żydowskim, ale też i chrześcijańskim. Arystoteles traktuje emocje jako taki czynnik pomocniczy, albo nawet jako przeszkodę na drodze racjonalnego życia. Żadna namiętność nie jest zła sama w sobie. Wszystkie są naturalne. Lecz aby zaistniały w porządku etycznym, muszą być poddawane różnym ćwiczeniom, samodoskonaleniu. Patos to jest jakieś poruszenie w duszy człowieka wbrew rozumowi i prawdziwej naturze duszy. Była taka doktryna, która absolutnie odrzuca emocje, namiętności i moralność platońska sprowadzała te emocje, namiętności właściwie do tego, że one nie powinny dla nas być czymś zasadniczym w naszym kroczeniu do świętości. A według Klemensa Aleksandryjskiego trzeba być całkowicie wolnym od namiętności, żeby stać się podobnym do Boga, gdyż On nie podlega żadnym uczuciom. A zatem święty, według tej teorii, to jest ten, który potrafi wyzbyć się namiętności. Kartezjusz traktuje emocje i namiętności jako zaburzenie umysłu. A więc ten, który polega,
tylko na emocjach, na namiętnościach, według tej teorii, ma zaburzony umysł, czyli ma coś nie tak, jak to mówi się w języku potocznym, z płucami. Chociaż w kontekście epidemii może to nie jest dobry przykład i dobre sformułowanie. Moi drodzy, prorocy, kiedy czytamy księgi prorockie, próbowali Boga w jakiś sposób przedstawić, próbowali odsłonić Jego obecność, Jego majestat, moc. I tutaj, moi drodzy, są takie dwa niebezpieczeństwa. To wszystko jest tytułem wstępu. Po pierwsze, nadawanie Panu Bogu cech ludzkich, a po drugie, pozbawienie Go całkowicie uczuć. Można zredukować Pana Boga do jakiejś tajemniczej istoty, której wola jest niezmienna, nie ma nic do przekazania człowiekowi. Prorocy wzywają do posłuszeństwa, które nie przemija, pokochania Pana Boga całym sobą i pamiętania o Nim, że jesteśmy wezwani i wybrani. Prorok nie ukazuje boskiego prawa, ale życie. Prorok ukazuje patos, nie niezmienność Boga, ale Jego patos w czasie. Nie absolutną władzę Boga, ale Jego bezpośredni związek z człowiekiem. Każde wydarzenie, o którym czytamy w Biblii, jest próbą ukazania Boga żywego. Bóg jest żywy. Co to znaczy, że Bóg jest żywy? Bóg jest żywy w swojej trosce o życie człowieka. Jego troska jest przeniknięta współczuciem, choć forma, którą wybiera, może być przeniknięta surowością. Gniew Boży może nas przerażać, ale, uwaga, jest przejawem troski o nas. Gniew Boży jest przejawem troski o nas. Pan Bóg o nas się troszczy. Żywy Bóg. Żywy Bóg troszczy się o nas. Pan Bóg mógłby powiedzieć tak: a co mnie to wszystko obchodzi? A róbcie sobie, co chcecie. Ale Pan Bóg nigdy tak nie powie, ponieważ nas kocha. Ma wielką troskę o nas. Gniew Boży jest przejawem Jego troski o nas. W księdze proroka Jeremiasza w 10 rozdziale, werset 10, jest napisane tak: gdy się gniewa, drży ziemia, a narody nie mogą się ostać wobec Jego gniewu. A zatem ten gniew jest potężny. Ten gniew jest wyrazem tego, że Pan Bóg jest nami zainteresowany. Jest zainteresowany naszym losem. Nie zostawia nas. Wybuch gniewu Bożego nigdy nie jest przypadkowy, ale jest następstwem
postępowania człowieka. Jest świadomym i celowym działaniem wynikającym z troski o nasze dobro. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie ogarnie wszystkie Jego dzieła. Psalm 145, werset 9. Słuszne oburzenie jest cechą Boga, który jest sprawiedliwym sędzią. Nie zapominajmy o tym, bo ostatnio bardzo dużo mówi się o Bożym miłosierdziu, a być może zapomnieliśmy o tym, że Pan Bóg jest również sprawiedliwy. Psalm 7 mówi: Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem. I tutaj, moi drodzy, trzeba powiedzieć jasno, że gniew i miłosierdzie nie stoją ze sobą w opozycji. Można pójść dalej i powiedzieć, że gniew Boży jest przejawem Bożego miłosierdzia. Prorok Habakuk mówi: w czasie gniewu pamiętaj o swym miłosierdziu. Woła do Pana. W czasie gniewu pamiętaj o swym miłosierdziu. 3, werset 2. Ozeasz w 6 rozdziale, od samego początku 6 rozdziału, mówi: chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę przywiąże. Bardzo trudny tekst. No co to znaczy, że On nas zranił? Co to znaczy, że On nas pobił? Pan Bóg nie jest obojętny wobec zła. Kiedy jesteśmy neutralni i obojętni wobec zła, kiedy dajemy przyzwolenie na zło i kiedy to zło, zamiast stawać się wyjątkiem, staje się regułą, a potem zostaje podstępnie zaakceptowane, to już jest sytuacja dramatyczna, tragiczna. W piątek, czyli wczoraj, papież Franciszek bardzo poruszył nas tym słowem, że myśleliśmy, że będziemy zdrowi w chorym świecie. Kiedy zło panoszy się wokół nas, kiedy jest zaakceptowane, wtedy rzeczywiście jest ogromne niebezpieczeństwo, że my również wejdziemy w tę rzeczywistość zła po same uszy. Każde proroctwo to jest wielki krzyk proroka. Krzyk, który można streścić w następujących słowach: Bóg nie jest obojętny wobec zła. Nawet jeżeli ludzie zobojętnieją wobec zła, to Bóg nigdy nie jest obojętny wobec zła. Jego troska jest nieustanna. To, co człowiek czyni drugiemu człowiekowi, dotyka samego Boga. Grzech ma aspekt społeczny. Trzeba powiedzieć to wyraźnie.
jeżeli ja rozbiję butelkę na drodze, a ktoś będzie jechał i przebije sobie oponę i zginie w wypadku, to nie jest tylko moja osobista sprawa, to, że ja rozbiłem butelkę. Zło jako rozlewa się i dotyka innych. I nawet kiedy ja jestem obojętny na zło, Pan Bóg nigdy nie jest obojętny. I druga sprawa, zło, grzech ma aspekt społeczny. Pan Bóg jest Bogiem współodczuwającym z człowiekiem. A więc sens Bożego gniewu to jest kres obojętności. Bóg nie jest obojętny. I dzięki temu, że Pan Bóg przejawia swój słuszny gniew, możemy być pewni, że zło nie ma ostatecznego słowa. Nie będzie zwieńczeniem historii. Prorocy przypominają, że Bóg jest cierpliwy, cierpiący w milczeniu i nieskory do gniewu. Tu podam kilka tekstów, które potem sobie przeczytacie w wolnej chwili na potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem. Księga Wyjścia, 34 rozdział, 6 werset. Księga Liczb, 14 rozdział, 8 werset. Księga proroka Jeremiasza, 15 rozdział, 15 werset. Księga proroka Joela, 2 rozdział, 13 werset. I Księga Jonasza, 4 rozdział, 2 werset. I prorocy podkreślają, że zasadniczą cechą gniewu jest jego uwarunkowanie i nieostateczny charakter. Tutaj wprowadzamy kluczowe słowo dla tej tematyki. Tym kluczowym słowem jest jeśli. Oto przygotowuję dla was nieszczęście, snuję przeciw wam plan. Jeśli jednak się nawrócicie i odstąpicie od nieprawości swojej, ja odstąpię od mego gniewu. To jest taki paradoks. Zobaczcie, jaką mamy, w cudzysłowie, władzę nad Panem Bogiem. To jest ten paradoks wiary. Wszechwiedzący, wszechmogący Bóg może zmienić swoje słowo. Człowiek może odmienić jego postanowienie, ponieważ okrzyk gniewu jest zapowiedzią jego unieważnienia. To nie jest gniew dla samego gniewu. Gniew ma przywieść nas do skruchy. Więc celem tego gniewu jest to, aby on zniknął, a nie to, aby się wypełnił. Popatrzmy na proroka Jonasza. W 3 rozdziale, 10 werset. Pan Bóg wysyła swego proroka, aby głosił Niniwitom, aby oni się nawrócili. I czytamy
Pan ulitował się i odstąpił od zła. Dla nas ludzi być może byłoby to łatwiejsze, gdyby gniew wywierał automatyczny skutek. A więc miara nieprawości się przebrała, unicestwienie. Ale poza sprawiedliwością i gniewem jest jeszcze współczucie. To słowo, którego być może my nie bardzo lubimy, litość. Ale rozumienie tego słowa to jest właśnie współczucie Pana Boga. Pan Bóg przez proroków komunikuje się z ludźmi. Nie pozostawia ich na pastwę zła. Nawet okazując gniew, okazuje współczucie. Bóg nie czerpie, tak jak być może myślimy tak, nie czerpie przyjemności z gniewu. Gniew trwa tylko przez chwilę. W księdze proroka Jeremiasza, znajdźcie sobie księgę proroka Jeremiasza, 31 rozdział, 3 werset. Pisane jest tak. Jego gniew przemija, a miłość trwa na wieki. Ukochałem Cię odwieczną miłością. Troszczę się o Ciebie, kocham Cię. Dlatego Cię upominam. Prorok Izajasz, początek 12 rozdziału. Przepiękne słowa. Wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie. Mam nadzieję, że na koniec tej epidemii, którą teraz przeżywamy, wszyscy będziemy modlili się tymi słowami. Wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie. Lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie. Gniew ma swój kres, a cierpienie nie jest czymś ostatecznym. Doświadczenie to jest mroczne, lecz w ciemności jest Pan Bóg, jest Jego światłość. Micheasz w 7 rozdziale, wersety od 8 do 9, mówi tak. Choć upadam, powstanę. Choć siedzę w ciemnościach, Pan jest światłością moją. Gniew Pański muszę znosić, bo zgrzeszyłem przeciw Niemu, aż rozsądzi moją sprawę i przywróci mi prawo. Wywiedzie mnie na światło i będę oglądał zbawcze Jego dzieła. Człowiek może mieć nadzieję, bo miłosierdzie Boże jest wielkie. Bóg w swoim miłosierdziu przychodzi do nas każdego ranka. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Lamentacje, 3 rozdział, wersety 25-26.
26. Lamentacje, trzeci rozdział, 25-26. To, co teraz przeżywamy, to jest czas milczenia. Chociaż wiele jest różnych inicjatyw, różnych treści, które zamieszczamy na mediach społecznościowych, różnych memów, różnych żartów, ale tak naprawdę ważne jest to, żebyśmy w milczeniu czekali ratunku od Pana. W naszej izdebce, w modlitwie ufnej. Hiob pięknie mówi w 2, 10 werset. Dobro przyjęliśmy z ręki Pana, dlaczego zła przyjąć nie możemy? On stracił wszystko. Siedzi na kupie gnoju, posypany popiołem. Stracił majątek, rodzinę, ale nie przeklina Pana Boga. Nie buntuje się przeciwko Niemu. Chociaż szatan wystawia go na próbę. Dobro przyjęliśmy z ręki Pana, dlaczego zła przyjąć nie możemy? To jest ten czas. To są pewne ograniczenia. Hiob idzie dalej i mówi, choćby mnie zabił, jemu ufam. Choćby mnie zabił, jemu ufam. Gniew Boga jest tragiczną koniecznością. W jakiś sposób jest klęską człowieka, głębokim smutkiem Pana Boga. Gniew Boga wcale nie przynosi mu radości, lecz płacz. W Księgi Lamentacji, w Księdze Lamentacji, w 3 rozdziale, 33 werset, autor mówi, że Bóg niechętnie doświadcza i uciska synów ludzkich. Nie ma upodobania w doświadczaniu ludzi. Jeremiasz 44, wersety od 7 do 8. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Dlaczego sprowadziliście wielkie nieszczęście na samych siebie? Dlaczego pobudzacie mnie do gniewu uczynkami waszych rąk? Dlaczego zmuszacie mnie do tego, bym wymierzał gniew? Zatem jest to tragiczna, boska konieczność. Marzeniem Pana Boga jest to, aby zobaczyć Izraela jako rozkoszną winnicę i powiedzieć sobie, nie żywię gniewu. Czytajmy sobie początek 5 rozdziału Księgi Proroka Izajasza. Winnica. Chcę, byście byli jak piękna winnica. Pan Bóg mówi o tym, że nie przychodzi, aby zatracać. Nie ma upodobania w tym, żeby nas zatracać. W Księdze Proroka Ozeasza, 11 rozdział, 9 werset. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Nie przychodzę, aby zatracać. Pan Bóg nie pragnie nas niszczyć, ponieważ jest Panem swego gniewu. Panuje nad Nim. Bogiem jestem, a nie człowiekiem. Niestety
W naszym przypadku często jest odwrotnie, że gniew jest Panem. Pan Bóg nie jest człowiekiem, ale Bogiem. Bóg jest Panem swego gniewu, mimo iż często gniew jest Panem człowieka. Moglibyśmy powiedzieć, że gniew to jest taka miłość w zawieszeniu. Jest to takie miłosierdzie ukryte. To tak jak w Lamentacjach czytamy, Pan był jakby wrogiem. Zburzył Izraela. Pan był jakby wrogiem. W Piśmie Świętym czytamy, jeżeli będziesz tak postępował, to stanę naprzeciwko ciebie. A raczej ty staniesz naprzeciwko mnie. I będę z twoimi wrogami. To możemy przeczytać w księdze proroka Izajasza. 63 rozdział. 10 werset. Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Zamienił się więc dla nich w nieprzyjaciela. Zamienił się w nieprzyjaciela i zaczął walczyć przeciwko nim. Zobaczcie, co sprawia grzech. Stajemy po drugiej stronie. Zamienia się niejako w nieprzyjaciela. To jest straszne i bardzo bolesne doświadczenie stanięcia po drugiej stronie, jakby opuszczenia przez Boga. Kara odrzucenia, opuszczenia, odepchnięcia jest gorsza niż kara wygnania. Gniew jest przejawem obecności Boga w historii. Jest przejawem Jego troski. Bóg nas nie karze tak naprawdę. My sami na siebie tę karę ściągamy. Sami karzemy siebie poprzez grzech, poprzez nieprawość. Miłość przekracza największy gniew. Miłość trwa mimo świadomości ludzkiej słabości. Nie myślmy sobie, że miłość to jest jakiś sentymentalizm, że to, co jest duchowe, to jest jakieś takie eteryczne, spokojne, umiarkowane, niepozorne, niedostrzegalne. Jak to w jednym języku mówi, ni toje, ni sioje, nie? Wzrusza nas taka łagodna religijność. I chętnie ulegamy takiej pokusie myślenia, że Bóg jest taki cudowny, czuły, bliski. Wiara miałaby być tylko źródłem pocieszenia, a nie gotowością do męczeństwa i znoszenia różnych niewygód. Miłość to nie jest sentymentalizm. Istnieje również trudna miłość, która na przykład charakteryzuje żonę alkoholika czy rodzinę alkoholika. Kiedy cała rodzina musi pokazać tatusiowi czy mężowi, że niestety jest chory. I robić wszystko, żeby poszedł na terapię. To nie jest miłość, kiedy przychodzi człowiek, pada na środku mieszkania, leży w tych swoich różnych odchodach, w żygawinach, a żona myje go, nakłada mu piżamkę, piękną pościel, przykrywa nim. Prawda? I rano budzi się taki człowiek i myśli sobie, ale wspaniale, nic się wczoraj nie stało. Właśnie miłość polega na tym, że trzeba tego człowieka zostawić, zażyganego, pobrudzonego, żeby on obudził się w tym swoim brudzie,
i zobaczył, w którym jest miejscu, to jest miłość. Nie nadopiekuńczość, ale miłość. A więc miłość nie ma nic wspólnego z sentymentalizmem. Autentyczna miłość nie ma w sobie jakiejś takiej powierzchownej uczuciowości, zbytniej wrażliwości. Niestety skutkiem sentymentalizmu jest osłabienie prawdy i sprawiedliwości. To Boży gniew umacnia prawdę i sprawiedliwość. Są takie chwile w historii, kiedy tylko gniew może zwyciężyć zło. Wtedy, kiedy łagodność, dobroć okazują się bezradne. Jesteśmy teraz w tej szczególnej sytuacji, kiedy wiele osób jest w kwarantannie. Kiedy ludzie łamią tę kwarantannę i policja takie osoby karze. A policjanci mogliby powiedzieć, ależ nic się nie stało, proszę pana, wyszedłeś tam. No to nic, że zarazisz tam 50 osób po drodze. Nic się nie stało, proszę wrócić do domu. Więc taka łagodność prowadzi do rozprzestrzeniania tej pandemii. Trzeba stanowczo zwrócić uwagę na takie osoby, które łamią prawo i narażają siebie i innych, łamiąc kwarantannę. Współczucie poprzedza gniew, ale też i po nim następuje. Nawet w chwili gniewu jego miłość trwa. Bóg nie może być obojętny na ludzkie grzechy, ponieważ łączy go z ludźmi osobista relacja. To jest bardzo ważne słowo. Relacja. Jaką my mamy relację z Bogiem, to właśnie pokazuje te czasy, w których się znaleźliśmy. Dzwonią do mnie ludzie i mówią, ależ proszę księdza, dlaczego się od nas odwróciliście? Ja nie mogę uczestniczyć we mszy świętej. Nie mogę przystąpić do komunii. Przecież mi się to należy. Nie mogę korzystać z sakramentów świętych. Jak to może być? Zamiast zamknąć się w swojej izdebce i rzeczywiście odnaleźć Boga na dnie swojego serca, modlić się, zaczynamy się buntować. Jaką my mamy relację z Bogiem? W takiej sytuacji, kiedy nie ma sakramentów, kiedy nie ma możliwości skorzystania z sakramentów, jakbyśmy byli gdzieś na pustyni, albo jakbyśmy leżeli gdzieś na jakimś oddziale intensywnej terapii, porażeni wirusem. Nie mamy dostępu do sakramentów świętych. I co wtedy? Ale przecież mamy Jezusa. Przecież mamy relację z Nim. I tu właśnie wychodzi cała ta otoczka, cała ta nadbudowa, nasze przyzwyczajenia. Bo my byliśmy przyzwyczajeni do tego, że codziennie rano wstawaliśmy, szliśmy na mszę świętą, przyjmowaliśmy komunię świętą, czuliśmy się z tym dobrze, wracaliśmy do domku, robiliśmy śniadanko, piliśmy kawkę i wspaniale, pomodliliśmy się. A teraz tego nie ma. Wchodzi 5 osób do kościoła i musimy zamknąć kościół w posłuszeństwie. I co wtedy? Gdzie jest Pan Bóg? Otóż, moi drodzy, w takich sytuacjach musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg nie jest ograniczony sakramentami świętymi. Może przychodzić do nas również w inny sposób. Osobista moja relacja może się jeszcze bardziej pogłębić
Nie może być tak, że skoro zabrakło pewnych obrzędów, skoro nawet nie będzie możliwości uczestnictwa w tryduum paschalnym, w liturgii, bo wszystko na to wskazuje, to ja przez to oddalę się od Boga. Wręcz przeciwnie, mogę do Boga się jeszcze bardziej przybliżyć. A więc ta moja osobista relacja jest bardzo istotna. Mimo iż wydaje mi się, że Pan Bóg na mnie się zagniewał bardzo mocno, albo nawet jeżeli tak jest, przypomnijmy sobie słowa Hioba. Nawet gdyby mnie zabił, ja ufam Jemu. A zatem być może wcześniej, kiedy czytaliśmy proroków, wydawało nam się, że prorok to jest ktoś, kto przepowiada przyszłość, coś w rodzaju wróżki, mówi o tym, co będzie, zapowiada koniec świata. Kluczowym słowem dla proroctwa i dla postawy proroka to jest współodczuwanie. Współodczuwanie. Przypomnijmy sobie proroka Jeremiasza, który wbrew wszystkim musi głosić swoim ziomkom, współmieszkańcom: poddajcie się, poddajcie miasto, wyjdźcie, poddajcie się, bo jeżeli będziecie walczyć, nic to nie zmieni, mówi Pan Bóg. I co? Zdrajca, zdrajca, po prostu zdrajca narodu. Współodczuwanie. Prorok jest tym, który współodczuwa z Bogiem. A zatem, tak jak prorok Jonasz, on musiał powiedzieć swoim wrogom, żeby się nawrócili. I oni niestety się nawrócili. Mimo on tego nie chciał. To byli wrogowie. Ale Bóg mówi: idź, bo ja cię o to proszę. Zrób to. Długo to trwało, zanim to zrozumiał. Ale prorok jest tym, który współodczuwa z Bogiem. Czyli współodczuwanie jest to osobista odpowiedź, wypełnienie nakazu Boga w chwili objawienia. To nie jest zwykłe słuchanie. Słuchanie i przekazywanie Bożego przekazu. Prorok nie tylko słucha i rozumie, ale jest do głębi wstrząśnięty, ale nie zmieszany. Jak to w Bondzie niektórzy pewnie dodadzą. Tutaj można nie dodawać. Jest do głębi wstrząśnięty. A więc ta służba Bożemu Słowu realizuje się w tej łączności z Bogiem, w tym współodczuwaniu. To jest to szczególne zadanie objawienia tego, co jest w Bogu. To jest ta jedność Jego życia psychicznego, Jego emocji, Jego struktury duchowej, ale też i trzeźwy umysł. Religia współodczuwania, a nie chłodna religia posłuszeństwa. Współodczuwanie. Miłość Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Dlatego Słowo Boże mówi, że do gwałtowników należy Królestwo Boże.
To, co jest w Bogu, patos Boga, porusza wnętrze proroka. Zrywa się w proroku jak burza. Ogarnia jego myśli, uczucia, pragnienia, nadzieje, serce, umysł. Całym sobą chłonie to, co Bóg do niego mówi i to, co przez niego chce przekazać. Słowa proroka przypominają często uderzenie pioruna. Jego współodczuwanie to taka potęga emocji, która przychodzi w odpowiedzi na to, co odczuł w tym zetknięciu z boskością. A więc bycie prorokiem oznacza utożsamianie swojej troski z troską samego Boga. Ja w swoim sercu mam troskę o ten lud, ale to wynika z troski samego Boga. Prorok nosi w sobie świadomość tego, co przydarza się Bogu, co jest Bogu. Współodczuwanie zawsze odnosi się do osób, bądź do osoby konkretnej. Współodczuwanie ma charakter dialogu. A więc relacja proroka do Boga jest interpersonalna, międzyosobowa, międzyosobowa. Dlatego to współodczuwanie często nie przynosi prorokowi radości, satysfakcji, ale jest jego krzyżem. Inaczej niż ekstaza, prorok tak uosabia się ze Słowem Bożym, że od słów w trzeciej osobie przechodzi do pierwszej osoby i odwrotnie. Mówi Bóg. A więc prorok ma taką duchową zgodność z Bogiem. W przeciwieństwie do ekstazy, uniesienia. Ta ekstaza jest krótkotrwała, a współodczuwanie z Bogiem jest doświadczeniem trwałym. Celem proroka jest skłonienie ludzi do skruchy, przemiana wnętrza, nawrócenie. W człowieku gniew Boga wywołuje strach przed bólem. Dla Boga sam gniew jest bólem. Prorok czuje to napięcie między boską cierpliwością a boskim oburzeniem. Wnioski, które możemy wysnuć dla siebie z tej konferencji, mogą być takie. Bóg troszczy się o ludzkość, angażuje się w historię, objawia swoją wizję świata, dzieli się tą wizją z prorokami, a oni starają się ją przekazywać. Pamiętajmy o tym, że prorocy nie są po to, żeby ich oklaskiwać, tylko często po to, żeby ich kamienować. Troska Boga o człowieka jest głównym celem proroków w dziele ratowania ludzkości. Bóg posyła proroków w swoim miłosierdziu, aby ratować ludzkość. Więc takie słowa, które są bardzo ważne i kluczowe. Zaangażowanie, uwaga, troska, troska Boga o stworzenie,
Współodczuwanie otwiera człowieka na żywego Boga. Jeżeli nie podzielamy Jego troski, nic nie wiemy o Bogu żywym. Choćbyśmy odmawiali tysiące koronek i mieli mnóstwo praktyk religijnych, nic nie wiemy o Bogu. Dopiero kiedy wchodzimy w troskę Pana Boga o ten świat, o ludzkość, Bóg dzieli się naszą troską. Poznajemy Boga żywego. Każdy z nas, kto został ochrzczony, został namaszczony na proroka. Co to znaczy być prorokiem? Czytać Słowo Boże, rozważać Słowo Boże, głosić Słowo Boże. Ale po co? Aby w tym Słowie odnaleźć troskę Pana Boga o nas. Aby odnaleźć to, co jest w Nim, w Jego sercu, w Jego wnętrzu. To jest istota bycia prorokiem. I to jest też istota naszej pobożności. Bo o co my się modlimy? Skoro znamy troskę Pana Boga o ten świat, o ludzkość, o nas samych, skoro On dzieli się z nami tą troską, poznajemy to na modlitwie osobistej, wiemy, o co mamy się modlić. I mówimy, bądź wola Twoja. Nasza modlitwa i nasza pobożność jest wolna od egoizmu. Ja nie jestem w centrum modlitwy, duchowości. Nie ja, ale Pan. Wczoraj był taki moment, kiedy przed niedzielną mszą świętą poprosiliśmy, aby wpuścić do kościoła ludzi, którzy zamówili intencję szalną. Bo przyszły takie osoby, które nie zamówiły tej intencji, a były na mszy świętej. To jest często takie właśnie podejście egoistyczne. Ja muszę tu być, bo mi się to należy. To jest moja pobożność, ale to jest pobożność egoistyczna. Ja muszę na tym przybyć. Mamy zawsze pytać o to, co jest w Panu Bogu. Co jest Panu Bogu miłe. Słowo na te dni, trochę sparafrazowanie słów, które są w Piśmie Świętym, to są te słowa, które wypowiedział kiedyś ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki. Ja tego nie rozumiałem wtedy. Teraz może trochę bardziej rozumiem. Ksiądz arcybiskup powiedział tak. Ważniejsze jest posłuszeństwo niż nabożeństwo. I mądremu wystarczy.